Dzisiaj wraz z Pipkiem pójdziemy do szkoły! Ale Luczek, tutaj nie ma żadnej szkoły nigdzie! Jak my niby mamy do niej pójść? Ej, faktycznie, nie mamy gdzie się uczyć i widzowie, dzisiaj zbudujemy najlepszą szkołę na świecie! Jak to? Co ty mówisz? Ale tu jest tylko trawa! Co ty zrobiłeś? Spokojnie, patrz, w tym momencie zaczniemy budować wszystkie fundamenty szkoły! Będziemy mieli naprawdę wszystko! Wow, ale to super wygląda! Tylko chwila, to jest strasznie drogie! I tutaj musimy zbierać pieniążki, żeby ulepszać nasze wszystkie klasy! Patrz to, tutaj wybierzmy na przykład geografię! Tak, tutaj będzie ta sala, zobacz to! Wow, ale ona jest żółciutka! Geografia, ale to jest wielkie! O tak, i tutaj musimy zbudować całą naszą salę! Ale na początku dokupmy sobie może 10 tysięcy monet! 10 tysięcy? Ale ty teraz będziesz mógł kupić wszystko! O tak, zobacz, kupujemy biurko i tutaj jest nawet pani nauczycielka i tablica, widzisz, to jest mapa świata! Masz rację i napisane geografia, tutaj jest wszystko! Ej, faktycznie, dobra, ta sala będzie jedną z lepszych sal, na które będę chodził. I patrz, tutaj jest jakiś pierwszy uczeń, co to jest? Ej, on też idzie na lekcję! No i super, bardzo dobrze, oni powinni się uczyć! Patrz to, on siada do biurka! I tutaj musimy dać sobie jakieś dekoracje, wow, dobra, to jest kula i teraz dajmy sobie szafki na środku, tak, ponieważ tutaj będziemy mogli chować sobie jakieś rzeczy. Masz rację, ale ta szkoła jest wypasiona, no nie wierzę! Tutaj można chować na przykład jakieś buty, tak, to jest szatnia! No masz rację, to już skończyłeś, ale zaraz, tutaj nie ma żadnej innej sali, mamy tylko geografię! Ej, faktycznie, ludzie tylko przychodzą na geografię i patrz, nawet Wojan przyszedł, Wojan? Siemaneczku pieski, to będzie najlepsza lekcja na świecie! Ej, faktycznie, Wojan się cieszy, juhu! Dobra, musimy zbudować całą szkołę, zobacz, tu jest kolejna klasa i wybierzmy z tych sal na przykład język angielski, pum! Dobra, patrz, English tutaj jest! O tak, możemy się teraz uczyć obcych języków i nawet mamy taką flagę! Ej, tak, i słownik angielski, dobra, musimy cały środek tutaj wypełnić, patrz, tablica, dobra, dajmy wszystkie biurka, siedzenia i plakaty. Zobacz, jak to świetnie wygląda, Pipek. Tutaj nawet mamy wszystkie czasy do nauczenia i nawet jest nauczyciel. A na wszystkich ławkach są takie słowniki języka angielskiego. Na pewno się przydadzą, bo tutaj się uczy obcych języków. Ta klasa wygląda naprawdę dobrze. Ej, tak, do nas do szkoły nawet Wojan chodzi. Let's go. Dobra, to jest takie mocne. Dobra, Pipek, idziemy robić kolejną klasę. Na przykład tutaj wybierzemy matematykę. Ej, tak, zobacz, maw. Tutaj są dodawania, mnożenia i odejmowanie i dzielenie. Tutaj jest wszystko, o nie, ja matematyki nie lubię, ona jest strasznie ciężka. Co ty, ej Pipek, a umiesz rozwiązać te równania? Serio, to jest mega ciężkie. No co ty, nigdy tego nie zrobię. Ha, dobra Pipek, ty powinieneś do przedszkola chodzić, następnym razem to pomyślimy. Dobra, uwaga, ustawiliśmy całe tutaj oczywiście siedzenia i zobacz, tu jest piękne miejsce do nauki. Dobra, idziemy dalej, musimy zrobić kolejne pomieszczenia. Masz rację, brakuje tutaj parę rzeczy, no nie wiem, na przykład sali do biologii. Dajmy tutaj technologię, czyli oczywiście klasę, gdzie będzie informatyka. Ej, tu jest jakieś Print Information Technology. Ej, ja się nie ogarniam, gdzie są komputery. Ej, umiesz pisać kody? No nie, nie ma szans, co to w ogóle jest? Ja nic z tego nie rozumiem. Ej, tak, informatyka jest bardzo ciężka, ale dobra, ja to oczywiście chcę być informatykiem kiedyś. Uwaga, dajemy tutaj tablicę i wow, tutaj patrz, pisze tutaj jak pisać jakieś polecenie w programie do programowania. Ej, to jest serio mega ciężkie. No nie, i tak jest skomplikowane. Spokojnie, ale dajmy tutaj oczywiście siedzenia i patrz, ile tu jest komputerów. To jest naprawdę sala do informatyki. Masz rację, wow, jakie to jest wielkie i fajne, aż bym sobie pograł na komputerze. No tak, Pipek, ja będę siedział w pierwszym rzędzie, albo nie, w sumie ja chcę w ostatnim, gdzieś na końcu. No ja będę z tobą siedzieć, o tutaj, to będzie moja ławka. No dobra, to będzie nasze, zaklepane, dobra, idziemy budować dalej naszą szkołę i zobaczcie, coraz więcej osób przychodzi do nas do szkoły. Wow, tutaj się już powoli robi tłum, podoba mi się to. No właśnie, Pipek, dobra, ale my oczywiście musimy dokończyć tę szkołę, żeby była kozacka. I wybierzmy tutaj zoologia, ej, to jest nauka o zwierzętach. Masz rację, wow, nawet tutaj jest taka łapka. Ej, tak, i weźmy tutaj oczywiście rośliny i patrz, to jest taka pantera. Dobra, musimy zrobić tą salę, to chyba będzie moja ulubiona lekcja. Masz rację, mi też się bardzo podoba. Ojeju, jakie to jest fajniusie. Ej, tak, tutaj jest normalnie jeszcze zoologia. Dobra, musimy dać tutaj wszędzie do siedzenia ławki. Masz rację, ile tutaj jest żyraf, czy ty to widzisz? Ej, tak, to jest moja chyba ulubiona lekcja. Napiszcie, jaką wy byście mieli ulubioną lekcję. Mi się wydaje, że to będzie mocne, co nie, Pipek? Mi też się podoba, ale ja chyba wolę geografię. Geografię? O ja, dobra, a jaką, Pipek, jeszcze brakuje ci tutaj lekcję? Dobra, musimy tutaj wybrać kolejną klasę i wybierzmy tutaj salę chemii. Ej, dobra, to będzie mocna sala, patrz to. Tutaj się robi jakieś eksperymenty. I mikstury, o, trzeba uważać, żeby się nie zatruć. Ej, faktycznie, to będzie najlepsza szkoła na świecie, tak. A dobra, musimy to oczywiście budować dalej. Patrz, budujemy tutaj wszystko. I dajmy tutaj wszystkie siedzonka, tak jest. Zobacz, jak to wygląda, ależ eksperymenty. O, uważaj, tutaj nawet chyba coś wybuchnie. Ej, faktycznie, dobra, ta sala
sala będzie też jedną z moich ulubionych i będę chciał przychodzić na tą lekcję, a ty? Na pewno tak, to musi być takie ciekawe, zobaczyć jak to wszystko ze sobą reaguje. No właśnie, dobra, idziemy dalej i uwaga, tutaj mamy salę wykładową. Ej, co to jest? To wygląda troszeczkę podejrzanie, czemu to wszystko jest takie żółciutkie? Nie wiem, dobra, musimy tutaj dać wszystko, jestem ciekawy co będzie tutaj w tej naszej szkole. Uwaga, mała scena, zarząd szkoły, co to ma być? Ej, nie rozumiem tego, tutaj jest chyba biuro dyrektora? Nie, tutaj będą chyba wszystkie apele, Pimpek, patrz to. A, masz rację, tutaj siedzą uczniowie i ci nauczyciele mówią, co powinni robić w szkole. Ej, faktycznie, czyli tutaj się robi apele, ale to jest mocne. Dobra, Pimpek, ale wiesz co, w tym momencie trzeba zbudować coś mocniejszego. Ponieważ zbudujmy schody na drugie piętro. Ale ta szkoła będzie wielka, co ty mówisz? O tak, i tutaj gdzieś zrobimy salę od WF-u, dobra. Chciałbym, żeby ona była gdzieś tutaj, dobra, ale zamontujmy tutaj wszystko, Pimpek. Na początku roślinki, a za chwilę zrobimy salę. Ja nie mogę, tutaj jest tego tak dużo, ale ja chcę teraz iść na WF, on jest najlepszy. Dajmy tutaj wszystko, tak jest, pokupujmy wszystko, co jest tutaj w pobliżu i uwaga. I dajmy pierwszą salę tutaj. I dajmy tutaj jakieś kowalstwo, co to ma być? Tutaj się uczą na przykład chyba rysunków technicznych, widzisz, to jest technika. Masz rację, albo wiesz, jak na przykład zrobić krzesło. Ej, tak, dobra, to będzie takie mocne, co to jest za lekcja, patrz jak to ładnie wygląda. Ale tutaj jest drewna, ale uważaj, są tutaj też takie ostre przedmioty. Faktycznie, dobra, to będzie bardzo mocna lekcja. Ale podejdźmy jeszcze do kolejnej klasy i wybierzmy na przykład fizykę tutaj. Okej, dobra, ta sala od fizyki, patrz, to jest powalone, co to ma być? O nie, fizyka jest taka trudna, ja jej nigdy nie rozumiałem. Ja też jej nie rozumiem, Pimpek, to jest serio powalone, to jest H2, oj, w ogóle jak grawitacja działa, zobacz to, tutaj się siedzi i robi też eksperymenty. No nie wierzę w to, nie, to jest dla mnie za mądre, ja muszę uciekać z tej sali. Co ty, Pimpek, gadasz? Dobra, uwaga, w tym momencie dajmy jeszcze tutaj jakieś szafeczki w naszej szkole i tutaj dajmy kolejną klasę i tym razem dajmy biologię, Pimpek, patrz to, o ja, to są jakieś wirusy. O nie, wirusy są najgorsze. Tak, i to jest taki teleskop, widzisz to, w sensie to jest mikroskop. Masz rację, tutaj można zbadać te wszystkie takie małe przedmioty, których my nie widzimy gołym okiem. No właśnie, dobra, czyli jakieś rośliny i takie inne rzeczy. Zobaczmy, jak wygląda ta sala. Co to jest? Biologia i jakiś bikon przepołowiony. Masz rację, a w środku jego szkielet. No co to ma być? Ej, tak, to jest takie śmieszne, widzowie. Dobra, i tutaj są mini mikroskopiki. Dobra, to na pewno będzie się nam przyda w naszej szkole. I dajmy kolejną klasę w tym momencie. I dajmy salę hiszpańskiego. Co to ma być? Spanisz, patrz to, hiszpański słownik. O nie, to jest jeszcze trudniejszy język niż angielski. Faktycznie, co to jest za język? Hiszpański? No dobra, myślałem, że przynajmniej będzie jakiś niemiecki czy coś. Ale zobacz, tutaj widzisz na tablicy, dzień dobry, to buenos dias. Ha, buenos dias, no jasne, nauczymy się hiszpańskiego. Dobra, lecimy dalej i uwaga. I wybierzmy salę od historii, Pimpek, patrz, historia. O tak, możemy się dowiedzieć o przeszłości i tutaj nawet jest taki czołg. Ej, faktycznie, bo tutaj uczymy się o historii ludzkości, czyli co było w przeszłości. Dobra, musimy teraz kupić wszystko. Całą tą salę, Pimpek. Dobra, jestem ciekawy, co będzie tutaj na biurkach. Chyba będzie jakiś podręcznik historii. Patrz to, faktycznie. Historia Robloxa. Możemy się nauczyć, co się stało 10 lat temu. O tak, 10 lat temu to chyba powstał ten Roblox. To jest takie śmieszne, okej. Dobra, uwielbiam chyba historię Robloxa. I ostatnia sala. Dajmy język francuski. Co to ma być? Jak to? Kolejny język? O tak, ale to jest śmieszny język. Tak, to jest chyba, Pimpek, dla jakichś starszych dzieci, ponieważ my chyba nie ogarniamy aż tak, co nie? No pewnie, to jest bardzo trudne w ogóle. Patrz, jak się masz, to jest takie cawa. No nie wiem, Pimpek, to jest serio dziwne. A teraz kupujemy salę do WF-u, zobacz to, juhu, dajmy podłogę. No nareszcie, nie mogłem się doczekać, cały czas o tym myślałem, ale super, możemy grać w koszykówkę, tylko nie mamy tutaj żadnych celów. No dobra, Pimpek, spokojnie, na początku dajmy, wow, tutaj jest jakieś coś do boksowania, dajmy jedną bramkę, ale wielka. O tak, ale bym ci strzelił każdą możliwą bramkę, Luczek. Dobra, tutaj jest piłka do koszykówki, znaczy taki kosz, a tutaj mamy siedzenia, musimy dać tutaj wszystko. Masz rację, nie może niczego zabraknąć. Chyba jedyne, co brakuje w tej szkole, to basenu. Basen, to byłoby serio mega powalone. I teraz mamy piłkę nożną, ej, możemy w nią grać, czy nie? No dobra, dawaj, chyba nie, o, ta piłka jest zbugowana. A nie, dawaj
premią! Ej, dobra, dostanę piątkę, ja, Pipek, dobra, musimy to strzelić, uwaga! O nie, Pipek zabrał mi piłkę! O tak, i uwaga, strzelam ci gola! Myk, wygrałem to! No dobra, jesteś takim labusem! Ale spokojnie, Pipek, jeszcze w naszej szkole musimy kupić różne rzeczy przed szkołą! Masz rację, ile tego jest, no bo zapomnieliśmy! Wielki zegar, drzwi i nawet parking! O tak, to jest takie mocne, dobra, przekraczanie, co to są pasy? Ej, naprawdę, nasza szkoła wygląda epicko! Czemu ty tego nie zrobiłeś na samym początku? Ja tego nie rozumiem! Dobra, spokojnie, Pipek, nie czepiaj się! Patrz, jak wygląda nasza szkoła z zewnątrz, ma nawet taki zegar! Wow, to już jest wszystko skończone tutaj, chyba nie możesz już nic więcej kupić! No tak, nasza szkoła jest najlepsza i w tym momencie idziemy się uczyć! Dawajcie z nami, widzowie, juhu!